Ósma już edycja przeglądu chórów odbyła się w Kłodzkiej Kolegiacie. Maj to szczególny miesiąc, w którym oddaje się cześć Maryi, dlatego też dolnośląskie chóry śpiewały pieśni o tematyce maryjnej. Nie mogło zabraknąć Ave Maria. Przychodzi taki moment, to już jak nawyk jakiś. Styczeń, luty to już myślimy, gdzie tutaj napisać, żeby poinformować chóry, że będziemy jednak to organizować. Ustalamy termin z proboszczem. Jest to ósma edycja w tym roku. Z tym, że tam przerwa była, bo w ogóle to zaczynaliśmy od 2004 roku. No myślę, że te chóry, które tutaj często śpiewają, przyjeżdżają, no to im się po prostu podoba atmosfera, to miasto. No i być może dobrze się czują. Przyjechaliśmy z Nysy. Nasz chór nazywa się Camerata Nysa. Działamy już ponad 10 lat. W tamtym roku obchodziliśmy dosyć hucznie 10-lecie swojego istnienia. No i właśnie, jeżeli jest tylko jest możliwość, to jeździmy tak jak dzisiaj zjawiliśmy się w Kłodzku, żeby się zaprezentować. Jakie utwory dziś Państwo zaprezentujecie? Dzisiaj zaśpiewamy Ave Maria Alvareza i Matko Niebieskiego Pana. Zaprezentujemy tylko utwory maryjne, ponieważ takie jest przesłanie przeglądu. Będą to trzy utwory. Jeden z utworów śpiewaliśmy podczas peregrynacji Matki Boskiej Fatimskiej w naszej parafii. Drugi utwór jest utworem nowym, chorał po niemiecku. I trzeci utwór z warsztatu, które odbyliśmy w grudniu zeszłego roku. Państwo już po raz kolejny jesteście na przeglądzie. Tak, jesteśmy na przeglądzie od, zdaje się, piąty raz teraz, czyli na każdym przeglądzie po przerwie. Weteranami jesteśmy, ponieważ chyba się lubimy z panią prowadzącą i ja zawsze o nas pamięta. Po raz pierwszy jesteśmy w ogóle w Kłodzku, z chórem oczywiście. Myślimy, że to będzie pierwszy i nie ostatni nasz występ tutaj w Kolegiacie Kłodzkiej. Tym bardziej jest nam miło i przyjemnie tutaj gościć, dlatego że nasz rodak jest tutaj księdzem proboszczem. Ojciec Robert Mul, proboszcz tutejszej parafii, jest rodakiem limanowskim, pochodzi z Limanowej. Dlatego dzisiaj razem z nami między innymi przyjechała mama księdza Roberta, która nie śpiewa w chórze, ale nam towarzyszy w tej podróży. Jakie utwory dziś Państwo zaprezentujecie? Utwory żeśmy wybrali dosyć dla nas istotne i myślę też dla samego księdza Roberta, ponieważ pierwszy z nich to jest utwór hiszpańskiego kompozytora, Tomasa Luisa da Victoriego, Ave Maria, czyli po prostu pozdrowienie anielskie po łacinie, do którego tenże kompozytor skomponował kiedyś przed laty wieloma muzykę. Tym razem drugi raz, ale w składzie kameralnym. Jakie utwory dziś Państwo zaprezentujecie? Bogorodice Dziewo Rachmaninowa, rosyjskiego kompozytora. Dixit Maria Haslera, to jest utwór polifoniczny. Ave Vera Virginitas i Ciesz się Królowo Miła. Jak Państwo czujecie się w Kłodzkiej Kolegiacie? Dobrze, jesteśmy tu nie pierwszy raz, więc jak w domu w zasadzie. Czy od tego czasu, kiedy byliście tutaj ostatni raz, zmienił się Państwu jakoś repertuar, skład chóru? No zdecydowanie, żeśmy ten repertuar wzbogacili. No i właśnie powstał ten skład kameralny z młodych osób z naszego chóru właśnie dużego parafialnego. Także śpiewamy sobie troszeczkę więcej, ciekawsze myślę utwory, troszeczkę trudniejsze. Już od ponad roku trwa taki zamysł, żeby miasto Limanowa wraz z miastem Kłodzko podpisało współpracę
W związku z tym chcieliśmy zaprezentować nasz doskonały chór, taką perełkę limanowską, tutaj właśnie na waszym terenie. Ja oficjalnie przyjechałam tutaj z zaproszeniem od burmistrza Limanowej dla burmistrza miasta Kłodzka na Dni Limanowej w tym celu, żeby po prostu doszło już do ostatecznego podpisania współpracy partnerskiej obu tych miast i to na niwie zarówno kultury, nauki, również współpracy między dziećmi i młodzieżą, a także myślę, że również inne, powiedzmy, obiekty też uda się zaangażować, żeby ta współpraca powstała i rozwijała się i żebyśmy byli sobie bardzo bliscy. W tym roku podczas przeglądu wystąpiło 9 chórów, w sumie ponad 200 śpiewaków. Publiczność miała okazję usłyszeć zarówno profesjonalistów, jak i amatorów z Wrocławia, Nysy, Dusznik-Zdroju, Dzierżoniowa, Tłumaczowa i Limanowej.